Rozwój płatności będzie szedł w kierunku ich upraszczania i automatyzacji. Także technologie, które je wspierają, muszą się w ten trend wpisać. Dodatkowo będzie dużo bardziej dynamicznie niż w przeszłości. Wdrożenie tak popularnej obecnie technologii zbliżeniowej do dokonywania płatności zajęło bankom i organizacjom płatniczym prawie pół wieku. W przypadku aplikacji mobilnej i jej wdrożeniu na telefony, na smartfony, to był okres już zaledwie kilku lat, a jeszcze dużo bardziej dynamicznie jest w przypadku płatności mobilnych. Ostatnio coraz częściej każdy z nas może zobaczyć wiele osób korzystających z, w przypadku terminali płatniczej, nie z karty plastikowej, ale z telefonu bądź zegarka. I tak naprawdę przestaje być to już technologiczną nowinką. Przyszłość płatności to właśnie płatności mobilne oraz płatności, przy których będziemy wykorzystywać wearable, czyli na przykład bransoletki, czyli na przykład smartwatche. Jest to bardzo wygodne dla klienta, jest mu dużo wygodniej, łatwiej, nie jest zobligowany do używania chociażby już telefonu wtedy, a dodatkowo jest to bardzo fajny, często wielofunkcyjny gadżet. Obchodzimy 30 lat od wydania pierwszej karty płatniczej wspólnie przez Bank Millennium oraz organizację płatniczą Visa. Od tego czasu oczywiście karty coraz częściej pojawiały się w naszych rękach, a dziś są jedną z wiodących metod płatności. Według danych Narodowego Banku Polskiego już około połowa płatności, których dokonujemy, realizowana jest w formie bezgotówkowej i to właśnie ta forma bezgotówkowa jest domeną transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Zmienia się natomiast forma tej karty. Szybko rośnie handel internetowy, zmienia to nasze wyobrażenie o samym procesie płatności. Nie myślimy już mniej o kawałku plastiku, który kiedyś trzymaliśmy w ręku, a bardziej o ciągu cyfr, danych do logowania i coraz częściej o biometrii, bo to właśnie tą metodą posługujemy się w świecie cyfrowym. Karta ta pierwsza 30 lat temu wymagała tego, żeby zdeponować 200 ówczesnych milionów złotych w banku i chwilę poczekać, aby ją otrzymać. Dzisiaj kartę można otrzymać praktycznie natychmiast, na przykład w aplikacji mobilnej i chwilę potem realizować już płatności, autoryzując je chociażby biometrią. Ten trend szybkich płatności, mocnych autoryzacji będzie moim zdaniem wzmacniał się w przyszłości. Biometria będzie miała kluczowe znaczenie dla płatności przyszłości. Według badania Finanse Przyszłości 50% Polaków uważa, że w przeciągu 10 lat większość z nas będzie płacić biometrycznie. To też dlatego, że bodajże jest to najbardziej wygodny sposób autoryzacji płatności. Nie musimy pamiętać żadnych dodatkowych haseł, a zabezpieczenie oparte jest na danych biometrycznych, wizerunku twarzy, liniach papilarnych, bądź też brzmieniu głosu. Jako zabezpieczenie można wykorzystać jedną bądź więcej cech. Dodatkowo biometria spełnia wszystkie wymogi regulacyjne, co za tym idzie, jest też bardzo bezpieczna. Te dwa czynniki, wygoda i bezpieczeństwo, dla klientów są najważniejsze przy płatnościach. W tym właśnie upatrujemy klucza sukcesu do szybkiej i szerokiej adopcji tego rodzaju autoryzacji transakcji.